W dzisiejszej Ewangelii Jezus przytacza nam modlitwę Ojcze Nasz, jako modlitwę, którą powinniśmy się modlić do naszego Boga, jako taką modlitwę, która jest z głębi serca, zawiera te najważniejsze wszystkie rzeczy, które powinniśmy Bogu zawierzać. I tak czytając ten fragment, myślę sobie, modlitwa Ojcze Nasz, przecież znam ją od dziecka, znam ją na pamięć. W sumie co tu szukać, co ciekawego? Ale jednak rzeczywiście, kiedy zaczynałam się nad tym zastanawiać, szczególnie głośno brzmiały w mojej głowie słowa i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I pomyślałam sobie wtedy tak, przecież Jezus umarł za nas na krzyżu. I to, w jaki sposób to się stało, On dał nam takie niesamowite świadectwo, jak mamy wybaczać innym? Przecież ludzie zmieszali go z błotem, biczowali, ukrzyżowali, zabili, wyśmiewali go, a on im to wszystko wybaczył. I Bóg nas wszystkich i mnie też powołuje do tego, żeby wybaczać ludziom, którzy sprawiają mi przykrość. Przecież ludzie, którzy, nie wiem, sprawiają mi przykrość, na których jestem zła, na których się gniewam, oni przecież chodzą do spowiedzi, oni robią rachunek sumienia i sami żałują tego, co robią. I proszę Boga o wybaczenie. Więc kim ja jestem, żeby miała, nie wiem, jakoś nakręcać w sobie tą złość na innych? Przecież Bóg im to wybacza, więc ja też powinnam. I Jezus właśnie bardzo przez całe swoje życie i swoją śmierć cały czas do tego dąży i mi to pokazuje.